Po długim czasie, kiedy nie było cię w składzie wyjściowym żółto-czerwonych, jesteś, dostajecie piątkę przy 25 strzałach Legii, aż 11 na bramkę. Z czego wynikała ta trochę nieporadność w obronie? Przede wszystkim pytam ciebie jako obrońcy. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na początku to dobrze wyglądało, gdzieś tam stracona bramka tak by wszystko zaburzyła. W drugiej połowie strasznie się odkrywaliśmy, Legia wychodziła z kontrami, no i mogła strzelić z tych bramek dużo więcej. Gdzieś Zlatan często pomagał, ale no nie wiem, gdybym wiedział, to inaczej by było. To w takim razie zapytam to, co pytałem Mateusza. Co zagrało, a co nie zagrało w dzisiejszym spotkaniu, jeżeli chodzi o Jagiellonię Białystok? Co zagrało? No myślę, że początek meczu był dobry, tak? Bo tak jak sobie zakładaliśmy, żeby podejść wysoko, agresywnie do Legii, nie dać im miejsca i myślę, że na początku tak było, strzeliśmy bramkę i Legia była tak troszeczkę bez argumentów, no i mówię, tak jeden strzał z dystansu, my później tak źle zareagowaliśmy, się wydaje, po tej sytuacji na bramce, no i później się już wszystko posypało. Co jeżeli chodzi o kwestię mentalną, bo wracam też do tego, co ty powiedziałeś z kolei, że po drugiej bramce źle zareagowaliście, ja bym powiedział, że siedliście mentalnie, a trzecia bramka to już po prostu było jakieś takie, to już było coś takiego, co zadziałało na was z perspektywy trybuny, to oglądałem, że to już najlepiej, żeby to się już skończyło, żeby to już tego więcej nie było, może po przerwie będzie inaczej. Nie, nie zgodzę się, bo mi się wydaje, że z perspektywy boiska często jest tak, że bardzo się chce, ale jest taka niemoc. Legia też uważam, że gra się bardzo dobrym mieście i to nie było tak, że zwiesiliśmy głowy i się poddaliśmy, tylko no, chcieliśmy, ale no nie szło, też nie mieliśmy jakichś argumentów, ale nie zgodzę się, że się poddaliśmy. Dobra, to nad czym powinniście pracować w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o najbliższe dwa spotkania, bardzo trudne, wyjazd na Krakowie, no i Lech u siebie? Mi się wydaje, że powinniśmy pracować cały czas nad tym samym, co robimy. Też. A nad czym? Czyli żeby realizować swój plan na mecz, takie jak trener, tak, jakie założenie mamy, żeby od pierwszej minuty do ostatniej to realizować. Nie wiemy, czy wygrywamy 2-0, czy tracimy 3 bramki, żeby cały czas się to otrzymać, bo mi się wydaje, że jeżeli tak robimy, to wyglądamy dobrze. A też nie uważam, że po jednej przegranej, czy też po dwóch zwycięstwach z rzędu się jest najlepszym czy najgorszym na świecie i trzeba wszystko zmieniać. Trzymajmy się cały czas tej samej drogi, jaką mamy ubraną i tyle.